Cześć, tu Mruk, witam w kolejnym unboxingu, oczywiście chińskim. Kostki zamawiam głównie w Chinach, dlatego mogę sobie pozwolić na trochę większe zakupy. Najczęściej są od 1/3 do połowy tańsze niż kostki kupowane w Polsce. Znowu dużo kostek. Razem może będę wyciągał po jednej i patrzył, co to jest. Może jest jakaś karteczka. To jest kostka od firmy Lim. Lim Cube Transform Pyraminx 2x2x2. Co to jest to Transform Pyraminx? Muszę pudełko rozerwać. Taka kostka tu się kręci. Nawet nie bardzo wiem, jak się porusza. No, rzeczywiście jakieś 2x2 tak naprawdę, tylko z obracanymi tymi środkami. Trochę przypomina 3D Star od Troja, tylko kolorystyka trochę inna. I tutaj te środki się jeszcze kręcą. Chyba nie jest trudna, dosyć prosta powinna być. To jest po prostu 2x2. Plus trzeba ułożyć te środki, ale to nie powinien być jakiś wielki problem, ale zobaczymy. Kostka numer 2 też od firmy Lim. Discret Pyraminx, znowu piramida jakaś, tylko trochę inna. Tym razem kostka wygląda tak i tutaj się kręcą całe te skrzydełka. Czy coś jeszcze tutaj się kręci? Cała się kręci. Można powiedzieć, że trochę fruwa. Już coś zrobiłem nie tak, bo... nie wiem, jak to odkręcić i jak ją ułożyć. Ułożyłem z powrotem, tylko do czego są te środki? Czy one jakąś rolę pełnią? Nie widzę żadnego obrotu tymi. Po prostu nie wiem, do czego miałoby to służyć. Jakoś powinny się rozłączać te elementy. Może tak. O, coś drgnęło. Już mają dodatkową oś obrotu,
Natomiast się cała kostka rusza się jak żywa. Chyba ciężko się ją będzie układać. No niemniej coś innego niż do tej pory było. Ok, kostka numer 2. Kostka numer 3. Też od Limcube. Zdeformowane 3x3. Takie kostki widziałem, natomiast nie miałem jej. To trochę kostka w kostce. Nie do końca 3x3, bo te narożniki boczne to jest 2x2. Takie kostki widziałem, myślałem, że to jest zwykłe 3x3. Może to jest zwykłe 3x3. Bo to się porusza razem z całym narożnikiem. Różowy ma inną krzywiznę, zagłębia się w tym niebieskim. No nic, ok. Kolejna kostka. To jest kostka, na którą czekałem, którą nawet nie wiedziałem, że jest. Dodekahedron. Oczywiście mam bardzo podobny dodekahedron, ale face turning dodekahedron, czyli taki, w którym kręcą się ściany. Tutaj ściana się nie kręci, natomiast powinien się kręcić cały narożnik, czyli jest to swego rodzaju, nie wiem, czy piramida, czy... O, te tipy też się kręcą, ale to są oczywiście tylko tipy, tak jak w piramidzie. No tutaj przemieszczają się tylko te elementy, natomiast to jest wszystko jeden blok, jeden cały narożnik, a tylko te elementy można mieszać. Wygląda dokładnie tak samo jak do dekahedron, w którym obracają się całe ściany. No niemniej jest zupełnie inny, bo inaczej się obraca, inaczej się go układa. Mechanizm kulkowy, trochę jak z cube albo piramida. Dobrze, następna kostka. Tu coś większego, multi-cube. O, sygnowany przez Greg z Puzzle. Zobaczymy, co to. Lubię kanał Grega, także kostka pewnie będzie fajna. Czy tu coś jest? Jest pusto. I teraz sama kostka strasznie mocno zapakowana. Sama kostka też jest sygnowana przez Grega.
co to jest? To jest Cube, tylko taki trochę inny. Ma jeszcze to wnętrze do ułożenia. Pewnie jest trudniejsza, natomiast jest świetnie wykonana. O, ma jeszcze ten jeden dodatkowy poziom. Tutaj już nie. Czyli taki trochę bardziej Master's Cube niż sam Cube. Plus te dodatkowe elementy w środku. Świetna kolorystyka. Trochę jarzy po oczach. Ale wygląda bardzo fajnie. Bardzo fajnie się kręci. Bardzo dobrze zrobiona kostka. Ażbym sprawdził, z jakiej firmy to jest, ale... Nie wiem. Sygnowane przez Grega i tyle. Jakościowo to jest po prostu najlepsza kostka. Jest po prostu świetna. I kolejna Limcube Transfer Pyraminx 2x2. Tutaj pewnie też te środki się będą kręcić. Natomiast ona wcale się nie kręci tak jak piramida. To jest po prostu 2x2 rzeczywiście. To jest bardziej Master Morphix 2x2. Czyli tak jak ta kostka jest modyfikacją 2x2, ta też jest modyfikacją 2x2. Plus te dodatkowe środki, czyli kostka dosyć podobna, aczkolwiek inna. Inna w kształcie, nie wiem, która będzie trudniejsza. I kolejna kostka od Limcube, też Transform Pyraminx. I co, to też jest 2x2? Też jest 2x2. Tylko w jeszcze innym kształcie, ale jest to kostka 2x2. Czyli te trzy to są na pewno kostki 2x2 plus te obracające się środki, trochę tak jak w kostce Wheel of Time. Tylko tamte były 3x3 plus środki z piątki, a tu jest 2x2 plus środek z 4x4. Zobaczymy, może to będzie pomocne w układaniu. I jeszcze jedna kostka od Lim. Znowu 2x2. Tutaj ośmiościan 2x2. Malutka kosteczka. Ale 2x2 i znowu te obracające się środki. Czyli zasada układania wszystkich tych czterech kostek będzie pewnie bardzo podobna. I ostatnia kostka. Crazy 4x4. Tę kostkę długo szukałem, ona już wyszła z produkcji. Przynajmniej na razie przestała być produkowana,
jeszcze jednym sklepie znalazłem, pewnie jeden z ostatnich egzemplarzy. Kolorystyka trochę japońska. Zamiast białego jest czarny. Tu jest tak jak trzeba i żółty też jest na swoim miejscu. I tak. Tu są plastikowe naklejki. Ta kostka ma wszystkie te środkowe pierścienie stacjonarne, one się nie poruszają. Jakiś żółty smer czy klej, jeszcze nie wiem. I są trzy wersje tej kostki. Wersja numer 1 to kółko, które jest tutaj w taki sposób zrobione, ma tylko w środku. Ono obejmuje tylko te cztery środkowe elementy. To jest wersja druga, która obejmuje jeszcze te krawędzie. Natomiast wersja trzecia jeszcze jest i w wersji trzeciej dodatkowo kółkiem objęte są jeszcze narożniki, czyli to kółko przebiega mniej więcej w taki sposób. Jest to jedna z ciekawszych kostek do układania. Każdy element układa się trochę inaczej. Tu jest wiele kostek w tej jednej kostce. Po prostu jedna z lepszych kostek, jakie w ogóle są na rynku. Jedna z lepszych, jedna z najciekawszych kostek, jakie są na rynku. Nie miałem do tej pory tej kostki, teraz już jest. Jest dostępna wersja trzecia, ta, która ma to kółko jeszcze większe. Natomiast nie ma w tej chwili dostępnej wersji pierwszej, czyli tej, która miała kółko tylko w środku. Ta też jest jakaś taka trochę przybrudzona, pewnie trochę leżała w jakimś magazynie. No nic, ale ważne, że jest. Porusza się dosyć płynnie, jak na kostkę z taką ilością elementów. Powiedziałbym, że nawet lepiej niż wersja czwarta, bo wersja trzecia, bo wersję trzecią tej kostki mam i ona się porusza akurat gorzej, dużo łatwiej dochodzi do zahaczeń i do wypadania elementów, a składanie jej wcale nie jest proste. Tylko ta kolorystyka, no ale trzeba się do tego przyzwyczaić. Te trzy kostki są najlepsze. Ta jest po prostu jakościowo idealna. Ta jest najciekawsza. Ta jest fajna, bo po prostu nie miałem z obracanymi narożnikami dodekahedronu. Te cztery są bardzo podobne do siebie. To są wszystko modyfikacje dwójek. To jest jakaś dziwna piramida. Pewnie prosta, ale trzeba ją trochę lepiej poznać. I ten dziwoląg. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.